Europa pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Temat ważki, bardzo istotny, mający bardzo duży wpływ na to, co dzieje się teraz i wydarzy w przyszłości. Generalnie rzecz biorąc, dominuje taki pogląd, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy mają swoje wielkie strategie, które konsekwentnie realizują. Szczególnie my to w Polsce odczuwamy ze względu na pewną niezmienność polityki niemieckiej, na to, że między innymi w jednej z ostatnich wypowiedzi ambasadora Niemiec, który się już z Warszawą pożegnał, mamy tam wypowiedzi, które nas w jakimś mierze deprecjonują, kiedy to chodzi o to, że Polska dla Niemiec jest jednym z wielu sąsiadów, tymczasem gdy Niemcy dla nas są najważniejszym sąsiadem. Nie wchodząc jakby bliżej w komentowanie tego, to w kontekście tej wypowiedzi należy zauważyć, że jest ta wypowiedź o tyle prawdziwa, że perspektywa niemiecka, jeśli chodzi o sąsiadów, jest daleko szersza niż sama linia graniczna na ich wschodniej granicy. Dla nich Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania to też w pewnym sensie są sąsiedzi. To jest to, co ich najbardziej tutaj interesuje w kontekście relacji międzynarodowych. Nie tak dawno znów pojawiły się w Europie Zachodniej różnego rodzaju artykuły, wypowiedzi dotyczące tego, że aby Europa mogła sprostać przyszłości polityki wielkich obszarów, powinna sama stać się wielkim obszarem, powinna stworzyć europejskie imperium. Wypowiedzi te są o tyle trochę zaskakujące i dziwne, że nie zwracają uwagi na to, że cały impet społeczny, propagandy społecznej, polityki w tym zakresie, który jest prowadzony w większości krajów europejskich, zmierza póki co w stronę przeciwną, a mianowicie odmawia państwu prawa do sprawczości, do tego, aby granice były szczelne, pilnowane, aby siły zbrojne były realne, a służby specjalne wykonywały dla siebie właściwe zadania i nie były z tego tytułu ustawiane pod pręgierz. Tych dziedzin, w których jest pod tym względem bardzo słabo, jest coraz gorzej, jest zdecydowanie więcej, jakbyśmy chociażby przywołali tak zwaną odporność cywilną na różnego rodzaju ataki, które mogą przyjść bądź przychodzą z zewnątrz. To jest jeszcze na odmienne zagadnienie. Ale główną tezą w tej imperialnej Europie jest to, że ona musi mieć swoje przywództwo, muszą być to Niemcy ze względu na swoje potężne gabaryty, na swoją siłę ekonomiczną, w związku z czym przywództwo Niemiec w Europie dałoby taką szansę, aby stworzyć to imperium. Już na samym początku mamy więc do czynienia z dwoma dość ekstremalnymi dylematami. Po pierwsze, w jaki sposób sobie autorzy wyobrażają zmianę priorytetów polityki wewnętrznej, kulturowo-społecznej, a z drugiej strony, w jaki sposób pozostałe państwa europejskie mają zaakceptować to, że polityka niemiecka, która była i jest, każdy widzi, no, stawia wielkie znaki zapytania. Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Wielkie strategie. To są takie słowa, które bardzo często u najbardziej popularnych geopolityków padają, kiedy mówią to w kontekście polskim, w kontekście szczególnie anglosaskim bądź niemieckim, właśnie, że państwa te posiadają wielką strategię i tą strategię konsekwentnie realizują. Ja chcę dzisiaj pokazać, że to nie jest prawda, że to jest taki koncept, który nie ma uzasadnienia w faktach, nie ma uzasadnienia w decyzjach, które są w tych państwach podejmowane, dlatego że o polityce zagranicznej tak naprawdę decydują sprawy wewnętrzne, sprawy związane z tym, w jaki sposób konflikt polityczny jest realizowany i w oparciu o jakie idee toczy się po prostu walka o władzę bądź o utrzymanie władzy. Dotyczy to w równym stopniu Stanów Zjednoczonych, jak i samych Niemiec. Zwolennicy tezy o wielkiej strategii niemieckiej wskazują na związki Niemiec i Rosji jako pewien rodzaj konsekwentnej polityki i w kontekście wojny na Ukrainie opatrują w tym przede wszystkim pewnego kumptatorstwa zmierzającego do tego, żeby zostawić sobie otwarte drzwi do negocjacji, kiedy Ukraina już wyczerpie swoje możliwości do dalszego prowadzenia wojny i pokój zacznie być bądź rozejm czymś bardziej realnym. Chodzi o to, żeby zachować wszelkie możliwe atuty w tej grze.
Być może to po części tak jest, natomiast w dużej mierze ja bym chciał zwrócić uwagę na układ w polityce wewnętrznej Niemiec, bo tutaj jest istota tematu. Nie chodzi tylko o to, co Bundeswehr jest w stanie dostarczyć, bo generalnie rzecz biorąc Niemcy ogłaszając parokrotnie, są wzywani nie tylko przez Amerykanów, ale przez innych przywódców europejskich do tego, żeby w sprawie ukraińskiej objęli przywództwo, to niespecjalnie im to wychodzi, pomimo deklaracji wcześniej pana kanclerza Scholza co do tego, że Niemcy właśnie przejmą to przywództwo w Europie i zaprowadzą właściwy porządek, rozwiążą główne problemy, przed którymi stoi Unia. Jak widać na przykładzie ukraińskim, średnio im to wychodzi i jak mówię, to nie jest tylko i wyłącznie sprawa taka, że Bundeswehr i niemiecki przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie na żądany moment dostarczyć tych wszystkich elementów, które są niezbędne. Problem jest dużo głębszy, dlatego że on dotyczy tego, w jaki sposób powstał nowy rząd. Jest on koalicyjny, gdzie największą siłą stanowi SPD. Do tego mamy, jak wiemy, Zielonych, no i oczywiście listek figowy, czyli liberałów FDP. Otóż to są elektoraty, które są z jednej strony pewnymi ideami ze sobą powiązane. No i generalnie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której między tymi ugrupowaniami, które zawiązały koalicję, trwa nieustanna walka o to, kto utrzyma największy poziom poparcia, bądź je po prostu zwiększy. Angela Merkel, kiedy otworzyła na nowo, ale już zupełnie w nowej odsłonie, politykę energii odnawialnej, kwestie ekohistorii w Niemczech, związanej nie tylko z katastrofą związaną z Fukuyamą i tamtejszą elektrownią atomową, która jak się okazała była tylko i wyłącznie dętą sprawą medialną. Zrobiła to przede wszystkim z tego powodu, żeby przechwycić część głosów elektorskich, które były po stronie Zielonych i rzeczywiście to się udało. CDU-CSU kolejne wybory jeszcze zdołało dzięki temu wygrać. Ale tu mam do czynienia z takim zjawiskiem, że poziom tego ekozaangażowania większości części elektoratu politycznego w Niemczech, który obejmuje nie tylko Zielonych, nie tylko SPD, ale również w jakiejś mierze FDP, ale w największym również stopniu samych chadeków, powoduje to taką rzecz, że istnieje wyścig o to, kto pozyska serca tego elektoratu, więc trwa nieustanna licytacja na coraz bardziej absurdalne pomysły. Bo z punktu widzenia polityki i bezpieczeństwa energetycznego Niemiec, podjęcie decyzji i podtrzymanie tej decyzji o tym, że elektrownie atomowe zostaną wygaszone, jest przecież decyzją, generalnie rzecz biorąc, trochę nierozumną. To, że zaciągany będzie prąd brakujący z Francji, która sama ma problemy ze swoim sektorem energetycznym, przy momencie, w którym zakończył się na ten etapie, na ten moment handel surowcami energetycznymi z Rosją i pomimo wielkich wysiłków i starań rządu niemieckiego, to generalnie rzecz biorąc rok, który czeka Niemcy, ale nie tylko Niemcy, pod względem energetycznym będzie następny. Ten i następna zima będzie dość trudny. Pytanie, jaka tu jest po prostu racjonalność. No i polega to na tym, że mamy tak naprawdę do czynienia nie z żadną wielką przemyślaną strategią, tylko z różnego rodzaju na bieżąco organizowaną improwizacją. No, jak weźmiemy pod uwagę ostatnią sprawę związaną z samochodami elektrycznymi, gdzie Niemcy celnie punktując i rozgrywając całą sytuację wprowadzają sztuczne paliwo do samochodów ekologicznych, no bo ono ma być uznane jako ekologiczne, czyli takie, które nie kopci. Samo przez się mówi o tym, że to nie jest tak do końca, jak jest. Ekohisteria to jest taki termin z tego względu, że media, nie tylko publiczne, ale w ogóle generalny, główny nurt mediów, ale również mediów społecznościowych jest tak ogarnięty ekofobią, że podejście do tego tematu z innej perspektywy, wykazanie na to, że można te sprawy realizować w innym tempie, w inny sposób, doprowadza do absurdu, w którym Niemcy uruchamiają kolejne elektrownie węglowe, natomiast zamykają elektrownie atomowe, nie patrząc na to, że jest to w rażącej sprzeczności z głównymi celami klimatycznymi. Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny niemiecka polityka wewnętrzna, która z kolei stała się polityką europejską, o czym za chwilę, pędzi po prostu na niewidoczną szklaną ścianę, na której się będzie musiała
rozbić poprzez siłę faktów występujących w świecie realnym, a nie tylko samej propagandy, która przekonuje do tych absurdów po prostu większą część opinii publicznej. Niemcy jako największy, najsilniejszy kraj w Unii Europejskiej ma to do siebie, że idee, które rządzą wewnętrzną polityką niemiecką ze względu na siłę mediów niemieckich, współgrają z mediami w innych państwach, takich jak na przykład Francja, kraje Beneluxu, gdzie ekofobia jest po prostu nakręcana. Ona bardzo dobrze współgra z wielkim kapitałem, który dzięki temu z jednej strony może realizować swoje interesy, ale to jest tylko część tego kapitału, natomiast inni z kolei mają ten luksus, że nie zajmuje się specjalnie, szczególnie tak zwana lewica, sprawami robotniczymi i tutaj pod tym względem jest dość duży spokój. Ekologia wpisuje się w tym ujęciu, w jakim jest sprzedawana, w jakim sposób pokazana, w politykę socjaldemokratyczną, która jest do siebie podobna, jeśli chodzi o Francuzów i samych Niemców. W związku z czym to prowadzi do takich rzeczy, gdzie polityka obronna, polityka bezpieczeństwa przestaje mieć dość istotne wsparcie przez rządy swoich macierzystych krajów. Przykład kryzysu imigracyjnego bardzo dobrze wykazał, kiedy cały ten ekologiczno-imigracyjny, multikulturalny układ się ze sobą zaczął po prostu w końcu wiązać w takim stopniu, gdzie państwa przestały mieć wpływ na to, co się dzieje, mogły już tylko akceptować pewne rzeczy, które się wydarzyły. Część biznesu też jest w wielkim kłopocie z tego względu, że próba zbudowania w mediach, na które mają ograniczony bądź niewielki wpływ, do zmiany perspektywy, do zmiany podejścia jest bardzo niecelowy, ponieważ automatycznie każdy, kto zgłasza inną propozycję, inne widzenie rzeczy, z miejsca jest po prostu sekowany, zaszczuwany, w związku z czym chętnych na to, żeby się w ten sposób poddać, no to ich nie ma. To między innymi jest sprawa chadeków, którzy pod wieloma względami, wydaje się, podkreślam, mają inną optykę w tym zakresie, no ale sami z kolei przyłożyli bardzo mocno rękę do tego, żeby ograniczyć wpływy zielonych, co i ostatecznie się skończyło tym, że jednak zamiast podróbki zielono-chadeckiej wybrano zielonych jako oryginalnych. I to wskazuje na to, że jest to wynik walki o władzę w samych Niemczech niż realizacja jakiejś głębszej i szerszej strategii, do której się to dorabia ideologię. No bo ta ideologia jest między innymi potrzebna do tego, żeby ta polityka zyskała osłonę i zyskała dodatkowe wsparcie. Nie może być tak, że koszty wytwarzania będą rosły w jednym kraju, a w innych pozostałych krajach unijnych będą one na dotychczasowym poziomie bądź niższym. W związku z czym należy zacząć prowadzić w ten sposób całą układankę, aby niemiecka siła gospodarcza pozostawała na zewnątrz, na wierzchu i była to ona tą, która wskazuje, jak sprawy mają wyglądać i kto ma być komu po prostu podporządkowany. To z kolei nie jest kwestią żadnej strategii, to jest kwestią z kolei realizacji pewnych określonych decyzji w zależności od tego, jaki układ wewnętrzny oddziaływuje na poszczególne grupy polityczne. Wielkiego biznesu zlekceważyć się do końca nie da. Jego interesy uwzględniać można i to na przykład robi się w kontekście w stosunku do samych Chin jako takich. Ale tutaj też poza utrzymaniem stanu rzeczy, który jest, nie ma specjalnie jakiejś strategii na odchodzenie, na zmianę tych relacji pomiędzy Chinami a Niemcami i Unią Europejską. Natomiast w dalszym ciągu Niemcy dbają o to, żeby być numerem jeden w Unii Europejskiej i wszelkiego rodzaju decyzje wewnątrzunijne są w ten sposób konstruowane, aby oni zyskiwali. Jest to tym łatwiejsze, że zapominamy o tym, jak bardzo mocno kraje południa, w tym m.in. Francja, są uzależnione od niemieckich decyzji dotyczących finansowania różnego rodzaju polityk unijnych. Samo przeforsowanie pomysłu tego, aby za praworządność rozliczać poszczególne kraje, nie jest tylko kwestią skierowaną w stosunku do Polski, ale również do poszczególnych innych krajów, w których zaczynają się sprawy tak zwanych słupów milowych pojawiać i jakie warunki muszą te kraje zacząć spełniać, żeby otrzymywać ze słynnego KPO środki na swój rozwój. To też jest polityka, która prędzej czy później postawi wielkie znaki zapytania o dalszą jedność europejską.
No i nie wynika z tego, że tu jest jakakolwiek znowu strategia, bo cóż Niemcy chcą osiągnąć, skoro irytacja państw europejskich, nie wszystkich oczywiście, ale powoli narasta. Jeżeli zobaczymy na to, jak w krajach skandynawskich prawica przejęła władzę, i to nie chodzi o to, że ona tam zrobi rewoltę kontrkulturową, ale że pomysły ekokolorowe mają już po prostu za daleko idące, no to wyborcy je po prostu zaczynają odrzucać, kierując swoją sympatię w inną stronę. Także pod tym względem widzimy pewne sygnały, że jakaś refleksja następuje, i to w państwach, które wspólnie z Niemcami należą do awangardy spraw europejskich. Jak to ma kontekst w stosunku do Ukrainy, do Rosji? Otóż taki, że decyzje w tej zakresie nie będą podejmowane z jakimś głębszym namysłem i wcześniej wypracowywaną strategią, tylko będą kontekstem bieżących układów, które są w Unii Europejskiej, w samym przede wszystkim rządzie niemieckim. Są państwa, co do których Niemcy mają stałą swoją politykę. Też ona nie jest jakąś wielką strategią w rozumieniu takim, są jakieś wyznaczone cele i punkty do osiągnięcia. No to dotyczy generalnie w Europie, powiedziałbym, trzech państw. To jest przede wszystkim Francja. Druga to jest Polska, po to, żeby była tam, gdzie jest. No i trzecim państwem, który ma swój określony punkt odniesienia, to jest Wielka Brytania, aczkolwiek od czasu, kiedy się z Unii Europejskiej wymiksowała, jest to już problem lżejszy niż cięższej wagi, jaki był do tej pory, ale Wielka Brytania w układzie europejskim jest bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to tutaj mamy zagadnienie, które jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko relacje niemiecko-rosyjskie. Z polskiej perspektywy relacje niemiecko-rosyjskie oglądamy właśnie dość w takim zawężonym, tunelowym widzeniu, ponieważ konsekwencje tego zbliżenia rosyjsko-niemieckiego dla nas są zawsze bardzo przykre bądź wręcz tragiczne. Niemniej kwestia relacji rosyjsko-niemieckich ma szerszy kontekst, i on przede wszystkim wynika z pewnej mimetyki rywalizacji, o której już mówiłem, pomiędzy Francją a Niemcami, sięgającej jeszcze czasów wojen napoleońskich XIX wieku i zwycięstw niemieckich w wojnie z Francją w latach 70. XIX wieku. To jest taka rzecz, że te dwa państwa ze sobą po prostu nieustannie rywalizują. Do II wojny światowej była to rywalizacja na śmierć i życie. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy rozpoczęła się zimna wojna, powstały warunki do tego, szczególnie po stronie francuskiej, ale też niemieckiej, za sprawą polityki amerykańskiej, do tego, aby pojednać oba te państwa, co się w dużej mierze udało. Niemniej zarówno w wieku XIX, jak i w wieku XX, niezależnie od tego, kogo byśmy nie dotknęli, aczkolwiek byśmy brali pod uwagę Adolfa Hitlera, III Rzeszę, to jest nieco inaczej, to stosunki z Rosją dla Francji i dla Niemiec miały kluczowe znaczenie ze względu właśnie na wzajemną rywalizację i zarazem współpracę. Francja potrzebowała, bo jak będzie dalej, to zobaczymy. Myślę, że jednak do tego polityka francuska będzie próbowała wrócić. Potrzebowała dobrych stosunków z Rosją po to, żeby zmiękczać politykę niemiecką, po to, żeby Niemcy w Rosji, w Moskwie nie mogły zyskać większego poparcia, większej dominacji w stosunku do samych Francuzów. Wiem, że to wydaje się dość dziwną sytuacją, ale z drugiej strony nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestie ekonomiczne, na które się tak często zwraca uwagę, na handel i wymianę, dlatego że Rosja, gdybyśmy przestali patrzeć na surowce energetyczne w tej kategorii wyjątkowej, tylko na wymianę handlową jako taką, no jest ważnym, ale nie najistotniejszym czy istotnym partnerem handlowym, bez którego obie te gospodarki obejść się nie mogą. Zresztą przesunięcie Polski w okresie pandemii i teraz wojny na wysokie czołowe pozycje w wymianie z Niemcami pokazują, że żeśmy Rosję pod tym względem dość znacząco wyprzedzili. Zatem mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której stosunki z Rosją, jeśli chodzi o Niemcy i o Francję, mają właśnie związek polegający na tym, że nie mogą Niemcy dogadywać się lepiej z Rosjanami niż Francuzi, bo jest to traktowane, że odbywa się to kosztem jednego z tych dwóch po prostu państw. Stąd jest wprowadzanie Rosji do koncertu europejskiego, dlatego że można dzięki temu wygrywać różnego rodzaju sytuacje wzajemnie między sobą, jak i w stosunku do państw trzecich, i
Kwestia taka, że Niemcom wyszła Mitteleuropa, której też nie zamierzali, to nie był taki świadomy cel, to nie były takie decyzje. W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej nastąpił właśnie na skutek tego, że z Rosją podano sobie bardzo mocne ręce na skutek realizacji ekohisterii w samych Niemczech, czyli wymiany paliwa atomowego na paliwo gazowe jako tak zwane przejściowe, stąd budowanie jednej, drugiej. Cztery rury miały być w sumie razem jako te, które dają Niemcom określoną przewagę, a polityka rozbójnicza Rosji powodowała, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej były pod tym względem przymuszone do większej spolegliwości wobec Niemiec. To w jakiejś mierze się, jak wiemy, w 22 roku skończyło. Niemniej pytanie jest takie, czy Niemcy znajdą jakieś inne remedium na to, żeby wciąż zajmować pierwszy fotel w Europie, w Unii Europejskiej. I teraz dochodzimy do sytuacji związanej ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem, czy warto jest przypominać decyzję Joe Bidena dotyczące tego, co wydarzyło się na początku pierwszym roku jego urzędowania. Decyzje, które miały duży wpływ na to, że wojna na Ukrainie doszła do, znaczy ponowna agresja Rosji na Ukrainę doszła do skutku. Bo jeżeli byśmy dzisiaj przyjrzeli się Donaldowi Trumpowi, który wygłosił w 2016 roku takie piękne przemówienie w Warszawie odnoszące się do wojny kultur i posłuchalibyśmy tego samego polityka dzisiaj, no to pomijając jego różnego rodzaju bufonady na tematy spraw międzynarodowych i o tym, jak on by w 24 godziny tą wojnę zakończył, to generalnie ze względu właśnie na politykę wewnętrzną, na pozyskiwanie głosów elektorskich jest wobec Ukrainy, mówiąc eufemistycznie, co najmniej sceptyczny, podobnie jak telewizja Fox News, która ostatnio usunęła tam paru dziennikarzy, którym już po prostu zaczęło odbijać naprawdę w sposób kwadratowy i narazili tą stację na procesy sądowe, między innymi wypowiadając się w sprawach ukraińskich w sposób, który bardzo mocno przybliża te wypowiedzi do propagandy rosyjskiej. Także tutaj mamy bardzo dokładny i dobitny przykład tego, jak kwestia tak zwanej strategii polityki międzynarodowej zależna jest od tego, gdzie politycy w danym momencie się znajdują. Jeżeli ktoś kiedyś oglądał jakieś filmy poświęcone życiu politycznemu w Stanach Zjednoczonych, bo na przykład taki cykl poświęcony dynastii Bushów, ale nie tylko, są też filmy fabularne, które pokazują z jednej strony bardzo wysoce profesjonalny sztab, który uczestniczy w kampaniach wyborczych, potem prowadzi politykę informacyjną Białego Domu, to generalnie rzecz biorąc zobaczymy, że wypowiedzi na dany temat są szyte pod konkretny nastrój, konkretny cel polityczny wewnątrz amerykański, a dopiero potem są w jakiejś mierze obliczane na efekty zagraniczne. Dość często jest tak, że Amerykanie potrafią wygłaszać bardzo płomienne i fascynujące deklaracje. Czasem jak nie mają wyjścia, tak jak w przypadku Rosji, która chciała wziąć Ukrainę siłą, muszą się w tej sprawie no nie tylko wypowiedzieć, ale po prostu zacząć realizować konkretne cele, żeby z kolei nie wejść w głęboki wewnętrzny konflikt w ramach tak zwanego amerykańskiego działającego przedsiębiorstwa, o czym zrobię oddzielną pogadankę, bo to jest temat sam sobie fascynujący i wtedy zobaczymy, jak wyglądają tak zwane łańcuchy dostaw, o których tyle i tak często mówi Jacek Bartosiak. Kwestia pokoju i planu pokojowego na Ukrainie. Co pojawiają u niektórych prominentnych geopolityków zarzuty takie, że na przykład rząd w Warszawie czy Joe Biden nie wypowiadają się w tej sprawie, nie przedstawiają żadnego konkretnego planu. No i to jest jakby kolejny dowód w tej sprawie, że no trochę niektóre osoby nie wiedzą, o czym mówią, dlatego że niezależnie co się w najtajniejszych czeluściach gabinetów na ten temat znajduje, wypracowywuje, bądź się nic nie robi, to jest to sprawa taka, że jeżeli mamy okres kampanii wyborczych, to wypowiadanie się w sprawach tak kontrowersyjnych jak pokój i wojna raczej nie przysparza głosów elektorskich, a może być bardzo łatwo przez stronę przeciwną wykorzystane do tego, że ktoś tam kogoś podżega do wojny albo robi kapitulację, albo no to mamy cały wachlarz rzeczy, o których możemy mówić. Więc znowu mamy politykę wewnętrzną, walkę o władzę, która będzie wpływała na to, że po prostu o pewnych rzeczach nie będziemy mówić, nie będziemy nawet prowadzić pewnych konsultacji po to, żeby się nie okazało, że mamy gdzieś jakiś przeciek i robi się z tego po prostu wielka afera,
która nikomu do niczego nie jest potrzebna. Dlatego, że kluczem w ogóle w polityce to jest polityka wewnętrzna z tego względu, że liczy się po prostu reelekcja. To jest najważniejsze. Wygrać kolejne następne wybory, dotyczy to każdego państwa na świecie, łącznie z takim państwem, mocarstwem, dyktaturą totalitarną, jaką jest, jakie są Chiny Ludowe, mówiąc tak po perelowsku. Tam również Deng Xiaoping, nazwany przez niektórych carem, zabiega o to, żeby w polityce wewnętrznej mieć pod kontrolą wszystkie kluczowe resorty, wszystkie kluczowe grupy interesów, również wpływy polityczne, aby nie wyrosła mu gdzieś niespodziewanie pokoleniowa bądź środowiskowa grupa, która będzie kwestionowała jego prawo do sprawowania władzy. Zatem kwestie takie, które mogą być drażliwe, po prostu nie będą publicznie poruszane, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się w tej sprawie żołądkować, że chcielibyśmy wiedzieć to czy tamto, a logika po prostu działania jest nieubłagana. Podobnie dotyczy to w pewnym sensie samych Niemców i rządu koalicyjnego, gdzie ważniejsza jest relacja pomiędzy poszczególnymi koalicjantami, wzajemne wygrywanie różnych rzeczy między sobą, a nie sprawa taka, żeby po prostu dać się powieść na jakieś nawet wydawałoby się na pierwszy rzut oka słusznej idei. Ekologizm oznacza również pacyfizm. Stąd jeżeli Niemcy są bardzo pacyfistycznie nastawieni, dwa największe elektoraty, które w tej chwili decydują, czyli zielonych i socjaldemokratów, trudno jest oczekiwać od przywódcy do tego, żeby kanclerz się w sposób wojowniczy na te tematy wypowiadał, a jakiekolwiek reakcje, jak choćby związana z jakimiś dronami, które tam ponoć w Kreml uderzyły, wywołały z miejsca stanowczą zaprzeczenie ze strony Scholza, że jest zgoda na to, żeby Ukraińcy mogli atakować cele na terenie Rosji. Zresztą podobna reakcja była po stronie Waszyngtonu. Pytanie jest takie, propaganda, czy jest coś w tym więcej? Jeżeli patrzymy na fakty, to widzimy, że niestety jest tym coś więcej, jest bardzo duża obawa, ale dlaczego? Czy dlatego, że Rosjanie użyją broni atomowej? Raczej obawa jest taka, że elektorat po prostu odmówi poparcia grupie, która akurat rządzi, bo się po prostu przestraszy. To jest to pytanie o odporność z kolei wewnętrzną państw na różnego rodzaju szantaże natury psychologicznej, co bardzo mocno wikła politykę wewnętrzną. Dlatego jeżeli post factum zaczniemy sobie układać, czy jest wielka strategia, czy wielkiej strategii nie ma, no to generalnie rzecz biorąc, ci, którzy chcą zobaczyć wielką strategię, to jej się tam w końcu dopatrzą. Natomiast jeżeli konsekwentnie patrzymy, w jaki sposób pewne decyzje powstają, z jakiego kontekstu i jakie mają po prostu źródła, wiemy wówczas, że czegoś takiego nie ma. I wracając na koniec do sprawy Imperium Europejskiego. To jest generalnie rzecz biorąc, na dzisiaj, kiedy na to patrzymy, w dużej mierze taki koncert życzeń, gdyż tak jak na samym początku powiedziałem, no, musiałaby się pojawić jakaś idea, jakaś siła, przede wszystkim w mediach, która zacznie odwracać cały ten kontekst kulturowo-genderowy od tego, co po prostu dzisiaj się realizuje w Europie, dlatego że on stoi w rażącej sprzeczności ze sprawczością państwa jako takiego. Oznacza to, że inne po prostu wartości, inna polityka wewnętrzna jest na pierwszym miejscu. Między innymi my staniemy przed takim zadaniem, a mianowicie jeżeli będziemy chcieli uniknąć w przyszłości wojny z Rosją, czy potrafimy się na tyle zmilitaryzować również w kategoriach społecznych, że zaakceptujemy konieczne z tego tytułu wynikające dodatkowe obowiązki, których żeśmy się przez ostatnie lat 30 pozbyli. Czy będziemy gotowi w taki sposób popatrzeć na nasze sprawy wewnętrzne, że zmienimy nieco priorytety, co jest ważne, a co jest mniej ważne, żeby sprostać z kolei temu zadaniu, aby na przykład wróg ze wschodu nie był zainteresowany robieniem mniejszej bądź większej awantury z państwem polskim. To są pytania, które są pytaniami kulturowo-wewnętrznymi, w sensie wewnętrznymi, w sensie politycznym. W zależności od tego, w jakim stanie jest nasza kultura, nasze poczucie tożsamości, co dla nas jest ważne, takie będziemy podejmowali decyzje pod warunkiem, że znajdziemy jakiś magiczny
magiczną rzecz, która pozwoli nam się odseparować od tego natłoku w mediach, który nas nieustannie, codziennie bombarduje różnymi opowieściami, niestworzonymi historiami, pokazującymi nam po prostu, że można żyć bez zobowiązań, za to utopionym kompletnie w złudzeniach. Imperium europejskiego nie ma i nie będzie. Chyba że przyjdzie taki lider w Niemczech, który dostanie taką władzę, którą będzie mógł sprawować przez dekadę, gdzie taką strategię wymyśli i będzie miał siły i środki do tego, żeby resztę państw do tego przymusić. Zasada jest taka, że czym Niemcy będą rosły bardziej w siłę, tym opór przeciwko ich polityce będzie narastał. Luty 22 roku pokazał nam, że Niemcy mylą się równie często, jak i inne nacje, inne narody, inni przywódcy. Natomiast czy Amerykanie wyleczą się ze swojej ambiwalencji w sprawach międzynarodowych, w sprawach globalnych, jest wielkim znakiem zapytania i raczej należy sugerować tutaj, że Amerykanie za mało jeszcze przegrali, żeby zrozumieć, że oni też potrzebują wewnętrznej zmiany pod tym względem, aby zacząć mieć w końcu jakąś strategię, o ile w ogóle to jest możliwe. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na następny.